Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie oficjalnie rozpoczęła rok kulturalny. Tegoroczna inauguracja była wyjątkową gratką dla miłośników współczesnej literatury obyczajowej, ponieważ gościem ostatniego spotkania autorskiego była Danuta Noszczyńska, wyjątkowo popularna autorka tzw. literatury kobiecej. Spotkaliśmy się dzisiaj w uroczym miejscu w bibliotece w Ostródzie z czytelnikami, a raczej czytelniczkami literatury kobiecej, której jestem przedstawicielką. I miałam dzisiaj zaszczyt i przyjemność promować swoją najnowszą powieść pod tytułem Zła miłość. Promowana publikacja jest początkiem planowanego cyklu, którego motywem przewodnim będą tak zwane grzechy główne, ukazane w codziennych relacjach przeciętnych ludzi. Zła miłość to jest pierwsza książka z cyklu Siedem grzechów głównych, więc ta jako pierwsza traktuje o pysze. A ta pycha została przeze mnie przedstawiona na kanwie życia matki i córki, toksycznych relacji, matki, która miała niespełnione ambicje w dzieciństwie i za pomocą swojej córki próbuje osiągnąć cele, których jej się nie udało kiedyś zrealizować. Życie, które jest niewyczerpanym źródłem inspiracji, także w przypadku złej miłości okazało się niezawodną weną. Historia, którą autorka sfabularyzowała, niejednokrotnie bowiem toczyła się na jej oczach, chociażby w Miejskim Centrum Kultury i Sportu, w którym na co dzień pracuje. Myślę, że każdy gdzieś z nas coś takiego w swoim dalszym czy bliższym otoczeniu zaobserwował. Ja akurat pracuję w takim miejscu, gdzie prowadzimy wiele różnego rodzaju kół zainteresowań i zajęć pozaszkolnych i tam się zdarza, że rodzice przyprowadzają dzieci, które nie mają ani talentu, ani chęci do brania udziału w jakichś zajęciach, ale jednak mimo wszystko rodzice próbują zrobić z nich sławy. Tradycją bibliotecznych spotkań pisarka nie tylko opowiedziała zebranym o najnowszej i poprzednich książkach, ale także odpowiadała na pytania nurtujące jej czytelniczki oraz uchylała rąbka tajemnicy dotyczącej jej planów na przyszłość, jak chociażby kontynuowania cyklu Siedmiu Grzechów. Mam już nawet parę stron, muszę się przyznać, aczkolwiek muszę to na chwilę odłożyć, bo w tej chwili w związku z promocjami mam dosyć zajęty czas ze spotkaniami promocyjnymi. Będzie to chciwość i wydaje mi się, że każdą z kolejnych powieści będę starała się fabułę umieścić na gruncie rodziny, żeby w jakiś sposób przez pryzmat wartości rodzinnych ukazywać kolejne grzechy i szkody, jakie one są w stanie wyrządzić. Danuta Noszczyńska jest autorką 11 powieści obyczajowych, których najlepszą rekomendacją jest ich wielka popularność oraz dodatkowo zdobywane nagrody i wyróżnienia, jak chociażby zostanie trzykrotną laureatką Siedleckiego Festiwalu Literatury Kobiecej Pióro i Pazur. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał przyjemności zetknięcia się z piórem pisarki, to ma dobrą okazję na zajmujące wypełnienie deszczowych jesiennych wieczorów, gdyż publikacje Danuty Noszczyńskiej może bez problemu znaleźć w księgarniach oraz na półkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie.